Drodzy Państwo, kryzys wieku średniego przechodzę, nie wiem, trzeci, może nawet już czwarty raz. I jako weteran zauważyłem, że jeśli w życiu udało mi się odnieść jakiś sukces, to była to tylko i wyłącznie moja zasługa. Swoją ciężką pracą i determinacją udało mi się w życiu do czegoś dojść. No ale właśnie, jak to w życiu? Bywały też porażki. No i tu drugie spostrzeżenie. Jeśli w życiu coś mi się nie udawało, byłem bez winy. Jeśli coś mi nie wyszło, absolutnie nie ja za to ponosiłem odpowiedzialność. Drodzy panowie, a szczególnie drogie panie, zapamiętajcie. Jeżeli facetowi w życiu coś nie wychodzi, to zawsze winne są geny. Geny! Tato! Tato! Srato. A, tu jesteś. Co oglądasz? Żużel. A kto jeździ? Lekkoatleci. Cieszę się, że wróciłeś. Skąd? Sanatorium. Sanatorium? No przecież pojechałeś do sanatorium. Kiedy? 20. O, jeszcze na lodówce masz zapisane. A który dzisiaj? 11. No to wróciłem. No i cieszę się, że cię widzę. Też się cieszę, że cię widzę. Walizkę mi trzeba rozpakować, na Pawla wsadzić. Dobrze, ja, tato, do ciebie z prośbą. Z czym? Z prośbą. Nie mam. Spłukałem się w Rymanowie. Nie mam. Będę miał, to dam. Na razie nie ma. Jeszcze mi dobrze błoto spod butów nie odpadło, to już sęp przyleciał wątrobę dziobać. Już. Nie mam. Żużel oglądam. Tato, swojemu wnuczkowi Andrzejkowi byś pomógł. A co ten twój Andrzejek znowu zmalował? No jeszcze nic nie zmalował. No właśnie ma namalować drzewo do szkoły. Drzewo do szkoły? Co to jest, jakaś specjalna szkoła? No wiesz co? Drzewo genealogiczne. A, takie rodzinne drzewo. Taka rodzinna ekshumacja. O, to niech matka ci pomoże. Ona jest w tym dobra. Ona wszędzie po trupach idzie. Dobrze, niech ona ci pomoże, bo ja żużel oglądam. Matka poszła do fryzjera. Gdzie poszła? Do fryzjera. Po co? Nie wiem, może tam będzie telefony naprawiać. A po co się chodzi do fryzjera? Jak znam matkę, to może tam telefony naprawiać. W środę do fryzjera poszła. No. Pojutrze idziemy na urodziny. Na jakie urodziny? Ciotki Bożeny. Jakie ciotki Bożeny? Tato, ciotki Bożeny. No słyszę, że ciotki Bożeny, ja nie znam żadnej ciotki Bożeny. Dobra, nieważne, drzewo ważne. Jakie drzewo? Genealogiczne. A to? Takie od tego? Dziada, pradziada. I od baby, prababy. Baby, prababy, tak. Ludzie, czego oni w tej szkole nie wymyślą? Jeszcze jest prośba od Andrzejka, żeby w rodzinie znaleźć bohatera. Patrz, jak trafiłeś. Zobacz. Zobacz, jakie masz szczęście. Jestem tu, siedzę. Bohater rodziny. Tyle lat z jedną kobietą wytrzymaj. Ludzie. Order powinienem dostać. Zaznacz mnie na czerwono, że ja bohater. Jak trzeba będzie pójść, to pójdę do klasy. Opowiem parę smaczków. To na pewno. Tato, mam tu parę rzeczy, tylko musisz mi potwierdzić. Co ja mam ci potwierdzać, jak ja żużel oglądam? Nie, rodziny własnej nie znasz? No mnie znasz, tak? No niestety. No, a mój ojciec to kto? No to mój dziadek. Czyli kto? Dziadek Zdzisiek. No dziadek Zdzisiek, tak? No to no. Dziadka Zdziszka chyba też znasz, tak? A ojcem dziadka Zdziszka był kto? Dziadek Lucjan. Pradziadek Lucjan, tak? No, czyli Tycjan. Bo on się naprawdę nazywał Tycjan, tylko myśmy na niego mówili Lucjan. Czyli Lucjan to Tycjan? Lucjan to Tycjan. A ojcem Lucjana Tycjana był kto? Prapradziadek Bronisław. Prapradziadek Bronisław, prapradziadek Bronek, ten co nie miał oka. Miał jedno oko? Nie, nie miał jednego oka.
Na wojnie stracił, kulą dostał. I mamy bohatera w rodzinie. No nie wiem, bo on się z inwalidą po pijaku pobił, to... Tamten się kulą odwinął, po oku szrajbnął, oko wypadło, jeszcze to chcieli ratować, ale pies podleciał, zabrał. Zaczął uciekać, to Bronek za karabin, bo to była wojna i śrub tego psa. Ale weź traw uciekającego psa. Jak masz jedno oko. Jak nie masz jednego oka. Nie mogli mu pomóc, bo wtedy służba zdrowia kulała, bo to była wojna. Zresztą wtedy, kto tam nie kulał? Wtedy to wszyscy kuleli, bo to była wojna. Jego żona też kulała. Salcie. Ale myśmy na nią Basia mówili. Basia. I ona kulała, bo ona miała jedną nogę krótszą. Ty, ale dasz wiarę, że drugą nogę miała dłuższą? Tak jej się wyrównało, proszę ja ciebie? Takie cuda. Tak. To ona musiała cały czas w kółko chodzić. Tak, jak szła, to taką metodą nalejek wszędzie. To może ona robiła te kręgi w zbożu? Nie wiem. Za nią to ciężko było trafić, bo wszystkim się w głowie kręciło. Dobrze, Lucjan to Tycjan. Balsia, Salcie, bałagan się robi. Bałagan, bo nie umiesz drzewa rysować. No. Ja nie umiem drzewa rysować. Zapamiętaj jedną rzecz, że jak rysujesz takie drzewo, to zawsze je rysujesz jak? Po mieczu, rozumiesz? Po mieczu. Po mieczu. Po mieczu. A nie w czasie mieczu. Okej, dobra. To zrobimy tak, żeby było mi łatwiej, to zaczniemy ode mnie. Możemy zacząć od zera, mi jest wszystko jedno. Ja mogę i w te, i w tamte. Dobrze, czyli tak. Ja jestem Marek. No brawo, Marek. Dałbym sobie rękę uciąć, że na tym etapie się wypieprzysz. Teraz tak, moi rodzice Mirek i Mirka. Czy ty adoptowany byłeś? Jaki Mirek, jaka Mirka? No ty i mama. To ja jestem Mirek? A kto? Od kiedy? Piszesz tak, jak jest w papierach. Mirosław i Mirosława. Ty jesteś Mirosław? No ja jestem Mirosław, a ta, co poszła do fryzjera, to jest Mirosława. Dobra, Mirosław, nie denerwuj się. Mirosław i Mirosława. Mirosław. Dobrze, i teraz tak, twój brat, a mój wujek Leszek. No, mój brat dla ciebie wujek Leszek, tak? Jego żona Wanda. Wandy nie rysuj, szkoda atramentu. Czy oni już dawno po rozwodzie, ona już w świat poszła, to po co to rysować? Bo na przykład mają dwie córki, Karolinę, Weronikę. No, ale od Leszka to tylko do Karoliny strzałkę narysuj. Tak. Co ty powiesz? Leszek jak się dowiedział, tak samo zareagował. Zdziwiony, co ty powiesz? Ale nie, piszemy, dobra, Karol. Dobra, i teraz tak, mamy siostra, ciotka Bożena. Jaka ciotka Bożena? Gruba ciotka Bożena. A gruba ciotka, no to mów. No, mówię. Gruba ciotka, matki siostra, Bożena. Dokładnie, Bożena. Ta, gruba ciotka, ja znam człowieka. Wiesz, że ona ma za dwa dni urodziny? Co ty powiesz? Tak, tak. Tak, no ja na nią mówię, sucha gałąź, sucha gałąź. Jak ona sucha, jak ona gruba? A ja mówię na nią, sucha gałąź, bo jak w tym miejscu się nasze drzewo nie rozrosło, to już się raczej nie rozrośnie. Chyba, że Huba albo inny pasożyt może. Czyli gruba ciotka to sucha gałąź. Sucha gałąź, gruba ciotka, sucha gałąź. Nie będzie łatwo. No dobra. I teraz tak. Twój tata, a mój dziadek, dziadek Zdzisiek. Dziadek Zdzisiek, tak. I babcia? Halinka. Babcia Halinka, to ode mnie. A od mamy? Dziadek Sławek. A i to zawsze przychodził, mówił, cześć, tu Sławomir. Kogo to śmieszyło? No to właśnie dziadek Sławek, tak? Mhm. I jego żona, czyli kto? Moja teściowa. Czyli babcia Jaga. Ja bym nie zdrabniał. Dobrze. Teraz tak, dziadek Zdzisiek miał dwóch braci. Gdzie? Dziadek Zdzisiek? Dziadek Zdzisiek miał jednego brata, Ryśka tylko, co na taksówce jeździł, walutą handlował, no. Tylko mówił, gdzieś podwieź, dolary, ale to był aparat. Ryśek to był aparat, jak ja go lubiłem, ludzie, jaki Ryśek to był aparat. A Gienek? Jaki znowu Gienek? Ten, co tańczył w balecie. A no tak, to jeszcze ten Gienek, co tańczył w balecie.
Mieli oni żony? Gdzie tam Rysiek by miał żonę? Co? Rysiek? Rysiek to tylko taksówką jeździł. Te dziewczyny, dziewuchy woził tą taksówką. On kobity to częściej zmieniał niż płyn do spryskiwacza, człowieku. On tylko gdzieś powie, dolary, ale to była par. Nigdy się nie ożenił, bo był mądry. Nigdy się nie ożenił, ale... A Gienek? Co znowu Gienek? Czy znowu miał żonę? Nie musisz dziecku tam wszystkiego tak rysować. Jak miała na imię? Emanuel. O, to jak w filmie. Nie, w filmie to była Emanuel, a to jest zasadnicza różnica. No jaka to różnica? Czyli teraz od babci Halinki, tu będziesz rysował, od babci Halinki teraz będziesz rysował, tak? Że babcia Halinka miała jeszcze brata i siostrę. Pamiętasz? Na wsi mieszkali. W Psiutach. W Psiutach. Ja tam na wakacje jeździłem. Całe wakacje w Psiutach siedziałeś. To lubiłem. Właśnie u nich, to właśnie u nich. Brat i siostra babci Halinki. Co, o co chodziło wtedy, co ja pojechałem tam do Psiutów, żeście wszyscy się śmiali, jak poszedłem krowę wydoić? A to pamiętam, tak. To myśmy cię wezwali, żebyś krowę wydoił, a tam w całej wsi krowy nie było. Jeszcze cię wujek Heniek w taką czerwoną kurteczkę ubrał. Ludzie. No, całe Psiuty się śmiały z ciebie. No. To właśnie wujek Heniek, ten taki zabawny wujek, taki z wąsami. On potem w więzieniu siedział, a jego żona zginęła. W wypadku? Nie wiadomo, bo Heniek odmówił składania zeznań. No. I siostrę miał, Boguśkę, Bogumiłę, pamiętasz? Tak, ona Bogumiła. Taka, że tu była taka... Tu była Bogumiła. I ona mieszkała za Żwirówką, pamiętasz? Przed Żwirówką, tak. A to zależy, z której strony szedłeś. Ale ona mieszkała... I ona potem, Bogumiła, mi się przypomniało, wyszła za mąż za Bogumiła. Bogumiła wyszła za Bogumiła. Jak się wołali po Psiutach, nie wiadomo było, które przyjdzie. A od której strony miał przyjść? Od Żwirówki. Czyli od tyłu. Jak kto woli. Dobrze. Czyli Bogumiła wyszła za Bogumiła. Tak. I córkę mieli ładną. Córkę mieli. Ładną się nazywała Jakualinę. Jak... Jacqueline. O! Tak, Jacqueline. Jacqueline się nazywała, a tak naprawdę to ona była Marta. Marta? Tylko Jacqueline to był taki jej pseudonim czy co. To już mamy bohaterkę. Jaką? No, jak miała pseudonim, to pewnie była w Armii Krajowej. W dupie nie w Armii Krajowej była. To zwykła kokota była, w domu z Hadzek pracowała. Ciekawe gdzie? No jak gdzie? Na Armii Ludowej. No przecież wszyscy tam łazili, no. Pół miasta. Jeszcze po godzinach robotę do domu zabierała. Wszyscy w domu przeziębieni, bo tam się drzwi nie domykały. Co ty gadasz? A tego nie pisz, bo to jest ewidentnie po kądzieli. A po mieczu? A po mieczu był dziadek Lucjan. Czyli Tycjan. Czyli Tycjan, bo on był naprawdę Tycjan, a mówiliśmy na niego Lucjan. No, żeby nie było trudno. Dobrze. To prawda, że byłem przewodniczącym PZPR? Ale krótko. Ale był. Ale krótko. I piszemy. I miał żonę Grażynę. O. Ale krótko. Potem Krystynę jeszcze krócej. I dopiero potem się ożenił z babcią Eulalią. Babcią Eulalią? Tylko może się jej nie kojarzy, bo my na nią Liliana mówiliśmy. Liliana. No ta. I ona miała brata przyrodniego. Liliana miała brata przyrodniego, on pracował w cyrku. Artysta? Tak. Kawał chłopa przystojny, z wężem numer miał. No to jak... Dobra, z niego zrobimy bohatera, będzie artysta, bohater w rodzinie. Koniec. Jak miał na imię? Emanuel. Hmm. Numer z wężem! Czyli piszesz teraz, że ojcem Lucjana Tycjana, tu piszesz teraz, był kto? Prapradziadek Bronisław. Prapradziadek Bronisław. Ten, co miał jedno oko. Ten, co nie miał jednego oka. Ludzie, no ile razy może? Ty nie możesz zapamiętać? Zapamiętaj, że Bronisław nie miał jednego oka, ale miał jedną siostrę. O tak się zapamiętaj. No. Taka logika. Tak, nie miał jednego oka Bronisław, ale miał jedną siostrę. I ona była zakonnicą. Dobra, czyli jak się nazywała siostra Bronisława? Siostra Bronisława. Tato, jak się nazywała siostra Bronisława? A ty jesteś głuchy czy głupi teraz, bo nie wiem. Siostra Bronisława nazywała się siostra Bronisława, bo była zakonnicą. Zapiszę sobie, że cyklop miał zakonnicę. O! A teraz mi się jeszcze przypomniało, że ojcem Bronisława Cyklopa był niejaki Władysław... Jagiełło! No gdzie Jagiełło? Władysław Podróżnik, bo był podróżnikiem. Myśmy w rodzinie mieli podróżnika? To. To ja nie wiedziałem. A to nikt nie wiedział, to się na jego pogrzebie okazało. Jak się dzieci z czterech stron świata zjechały. Taki podróżnik. Takiego kolorowego pogrzebu to ja w życiu nie widziałem.
Pamięta imiona tych dzieciaków? Pewnie, że pamięta. Taka mała, ze skośnymi oczami, taka Huangli. Druga taka wysoka, czarna jak smoła, proszę ciebie, Mwede. A ja na nią i tak Marzenka wołałem. No, ten taki czerwony na mordzie, co nam całą wódkę na stypie wypił. Serioża? No tak. I jeszcze takich dwoje brudasów małych latało, to nie pamiętam. Bronisław, Bronisława. Tak, Bronisław i Bronisława. Tylko ten miał dwa oka, ta bez habitu, to weź to zapamiętaj. Ładnie nam się drzewko urosło, dobrze. Matko i córko. Co się stało? Żużel mi się skończył. Dobra, żużel nieważny. Co nieważny? Tydzień na mecz czekałem, żeby obejrzeć. Dla ciebie nieważne. Wszystko przyjdziesz i zepsujesz. Jedyne, co potrafisz, to co życie komuś spieprzyć. Ludzie! Tak. Nie mam dla ciebie więcej czasu. A ja nie mam bohatera. Powiedziałem ci, zaznacz mnie na czerwono. Co będziesz daleko szukał? Dobry pomysł. Nie będę daleko szukał, biorę wujka Leszka. Na bohatera. Kogo? Wujka Leszka. Mojego brata? Wujka Leszka na bohatera chcesz brać? To nie dość, że mi żużel spieprzyłeś, to jeszcze mnie do grobu chcesz teraz spędzić? Tato! Co tato? Srato nie tato! Ludzie! Wujka Leszka na bohatera! Ty chcesz się skompromitować przed całą szkołą? Wujek Leszek, bohater, mój brat, co z niego za bohater? Powiedz mi, co z niego za bohater? Że co, że się z Wandą rozwiódł? To taki bohater dla ciebie? To ci teraz powiem. Nie sztuka się rozwieść, rozumiesz? Sztuka tkwić po kolana w tym... jeziorze szczęśliwości. Tato, wujek Leszek opowiadał mi takie rzeczy, że jest bohaterem. Co ci opowiadał? Był prześladowany. Chyba upośledzony. Może się przejęzyczył, jak ci opowiadał, bo upośledzony to on był od urodzenia. Jak się tylko urodził, to był od razu upośledzony. Jak ty to możesz pamiętać, jak ty jesteś młodszy? Bo on był tak upośledzony, że nawet ja pamiętam, rozumiesz? Ciekawe, tak? Bohater. 13 grudnia, jak się zaczynał stan wojenny, przyjechał z ZOMO i o 6 rano w piżamie wywlekli go na śnieg, na podwórko. Tak było. No. A powiedział ci dlaczego? Nie. A bo kurwa na zbiórkę zaspał.